zwycięzca z 2001 roku. Był trzeci w 2003 roku. Dwa razy czwarty w tych zawodach. W Oberstdorfie bywał na podium trzeci. I to w ostatnich latach, w 2004-2006 roku. Adam Małysz. Jeżeli trafi na progu, powinno być dobrze, ale z tym jest kłopot. No to jest tylko dobry skok. Czy wystarczający na kołdelkę? Trudno powiedzieć. 124,5 metra. A więc dalej był Decombe. Tylko jeden dobry skok tu widzieliśmy w wykonaniu Adama. Taki na miarę jego dawnych aspiracji. 133,5 metra wczoraj na treningu i teraz pewnie stoi, jednak musi przeżywać moment napięcia. Roman Kołdelka. Wydawało się, że najlepszy z Czechów na pewno w poprzednim sezonie, kiedy zbliżył się do podium, był w jednych zawodach Pucharze Świata na czwartym miejscu. Ale w tym roku jest troszkę gorszy, mniej pewny w powietrzu. I trudno powiedzieć, czy doskoczył do tego miejsca. Tak, 124,5. Adam miał noty od sędziów 53,5. Teraz patrzę, bardzo podobne noty są również 53,5 i Adam Małysz. Czy to mają te same noty? 120.